Hej, cześć, witajcie serdecznie, witam was w kolejnym odcinku The Foresta, witam was, jestem Fatal. No i co, jesteśmy w jaskini. W jaskini jestem dlatego, pisaliście o tym w komentarzach, żebym wszedł do jaskini tam w wiosce, ale nie poszedłem tam. Chociaż mógłbym tam pójść, bo jest tam coś, co moglibyśmy znaleźć. Chodzi mi oczywiście o Modern Axa, czyli tą najlepszą siekierę, ale dzisiaj wybierzemy się po coś innego. Bierzemy się otóż po katanę. Po katanę oraz latarkę, bo niestety w patchu 0.30 deweloperzy, czyli twórcy, zniszczyli torcza. Nie wiem, torcz się po prostu buguje. Zaraz wam pokażę, na czym o co chodzi. Oczywiście widzicie. Światło. Chowam. I co? I ja nie widzę nic. Kompletnie nic. Jedynie ratuje mnie ta oto zapalniczka. Zapalniczka daje więcej światła niż ten torcz. Oczywiście, jeżeli jesteście z kimś na multi, to jeżeli ta druga osoba odpala, na przykład ja odpalam, a gram sobie z ghostem, no to jak on zapali tego torcza, no to ja widzę wszystko. On oczywiście nie widzi nic, bo ten torcz zasłania pół mordy, ma pół tutaj ekranu i on nie widzi nic, ja widzę za to wszystko. I to samo się dzieje w drugą stronę, czyli że ja zrobię torcza i ja nie widzę nic, on widzi wszystko, więc to jakoś tak idzie, można współpracować, no ale nic. Dobra, kochani, ruszamy po katanę. O ile dobrze pamiętam, w którym kierunku się to szło. To już widzę, coś jest innego niż było na filmiku, bo oczywiście kierowałem się filmikami. Czyli już jest coś innego. Czyli może być ciekawie. A musimy się tutaj... A nie, dobrze, jest woda. Ale teraz czekajcie, bo ja... Musi być takie zejście w dół. Ale ja chyba już się zgubiłem. O, znalazłem kogoś. Jakiego zioma. Także widzicie, jest... Światło jest po prostu okropne. Ale ja jestem już teraz w całkiem innym miejscu. Chyba źle idę. Dobra, trochę pobuszujemy tu, ale... Coś mi się nie wydaje, żebyśmy tutaj coś znaleźli ciekawego. Zróbmy sobie medsy, bo mam za dużo HP. Komputerek. Coś do picia. To idziemy tędy. Tak, 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 tak. Teraz idę dobrze. Teraz tak. Ups. Hopsa, 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 sa. Wybaczcie mi, że nic nie widzicie, no ale... No to niestety wina jest... tych oto fagasów, którzy tworzą tą grę. Mam nadzieję, że dobrze pójdę. Że się tu nie zgubię. Poprzyciskać się trochę, tak jak on mówił. Gościu z filmika. No też trochę pozwiedzam. To zaraz gdzieś będą kanibale. No ja zaraz zamarznę. Mam jakieś patyki? No, będę mógł zrobić. Muszę się ogrzać. Dużo listków? O, 300 listków, dobra. Czyli styknie. Muszę się ogrzać. Jeść nie potrzebuję, ale ogrzać się trzeba. Tu zaraz będą kanibale. Teraz nie wiem, czy nie będę musiał ich... Nie, łatwiej będzie ich... Albo czekajcie. Łatwiej będzie ich podpalić. Teraz będzie ogień na pół, kurwa, tego ekranu. A ja ich oczywiście nie widzę. Żadnego kanibala. Będzie lipa, no jak oni mi tu wyskoczą. Ja dosłownie nic nie widzę. Te kurwy mogą być pod sufitem. Może być jakiś dupny mutant. Słyszę dzieci. Halo? Skończyło mi się ten. Słyszę te dzieci. O, o, o. W dobrym kierunku idziemy. Tu chodzi o to. Au! To dziecko mnie zaatakowało. Widzicie to dziecko.
trzeba to dziecko skasować. Dobra, skasowaliśmy dziecko. Jeszcze tam jakieś dziecko wali. Au! Motherfucker. Gin. Okej. Dobra. Idziemy tu. I po tych belkach. Po tych belkach, tak jak ten gościu mówił. Po beleczkach. Tu jakieś światło. Po tych belkach. Ale dobra. Kurde, ja nie mam już tego aloesu. Jak ja wpadnę, to będą mi jaja. Ja tu zbuduję ten fire pita. Zjem coś, to mi pomoże. Pojemy. Od razu też trochę światła dostaniemy. Dobra, musimy iść po tych belkach. Teraz tu wyczajmy katanę, mówię wam. Dobra. Jest moc, no ale trochę tak wiecie, jakiś exploring, nie? Oczywiście jak będziemy mieli katanę, to będziemy już całkowicie bezpieczni. Jeszcze jak dojdzie do tego, że naprawią ten bóg. Oh, ten bóg, mówię, on jest od patcha 0.30, on się już chyba trzyma z tydzień, ten bóg. I oni nic z tym nie robią, nic się nie uleczy, po prostu super. Mam jeszcze łuk, to na mnie. Zegarki, mogę robić bomby. Dobra, teraz nie wiem, tu. Dobrze idę? Nie, nie, źle. Po tych belkach. Okay. Światło. Przeciskać się. Mam nadzieję, że ta katana tu będzie, bo gościu mówił na filmiku, że ci twórcy strasznie lubią zmieniać miejsce. Strasznie lubią zmieniać miejsca. Dobra. Jest dobrze. Jest idealnie. Jesteśmy w tym oto miejscu. Udało się. Katana? Jest katana. Zajebiście. Mamy katanę, kochani. Ale to jeszcze nie wszystko. Flary. Mecy. O, mecy. O, można zjeść. Meców dużo. Boicie zegarki. Zegarki, zegarki. Dużo kasy. Zbierali. Ja sobie te będę rozpalał. Także tego, nie? No. Tu dołożymy do ognia trochę. Pićku, pićku. No, mamy katanę, jest. Dobra, ale teraz czekajcie. Tu gdzieś było. Jedno miejsce. Gdzieś tu muszę znaleźć jedno miejsce. Jezu, przez tą zapalniczkę nic nie widać. Czekajcie, bo ten gościu tu gdzieś coś pokazywał. Tam coś jest. O właśnie. Tak. Latarka. Uuu. Może ta latarka nie jest zbugowana. Gdzie ona jest? Jezu, nie łuk. Okej. Latarka jest o wiele lepsza. Nie? Dobra, mamy latarkę. Kurde, jakbym zaraz z tego wysiadł, są spierdzielą wyjściem i na powierzchni się prosto. Dobra, kochani, mamy najważniejszą zabawkę, czyli katanę. Teraz mam tą latarkę. Jest zdecydowanie trochę lepiej, trochę mroczniej jest. Wynosimy się z tej jaskini. Mam nadzieję, że pamiętam drogę. I wrócimy do domku, bo nie widzieliście mojego domku. Oj, nie widzieliście mojego domku. Muszę katana znaleźć. Teraz stąd spitalać.
Okej. Dobra, kozimy. Dobra. Okej. O Boże, następny. Bramecy. No atakuj mnie. No atakuj. Dziecko jak się rzuca. Dobra, nie żyje. Dobra, skośmy go i spitalamy stąd. O, katanka. Nic już nie spadło? Dobra. Spierdzielamy stąd. Spierdzielamy go ani do wyjścia. Teraz już będzie moje ognisko. Mam nadzieję. Poprzeciskać się trzeba. I wynosimy się stąd. Do domku, do domku. Uff, przeżyliśmy. No ale mam katanę, teraz to jest całkiem inna zabawa. I będziemy mogli wejść do drugiego. Do drugiego miejsca. Gdzie znajdziemy siekierę. Tam nie idziemy. Pieprzyć to ja przyszedłem tylko po to. Okej. Okay. Napijmy się coli. Moje ognisko się skończyło? Dobra, wynosimy się stąd. Dobra, kochani, lepsza widoczność. I wynosimy się do domu, czyli w tamtym kierunku. Udało się, ale mówię wam, to jest tak skomplikowane teraz, tak to ukryli tą katanę. Jak nie widział tego, nie obejrzał tego filmika, wiadomo, myślałem tak, przeszedł mi taki pomysł przez głowę, że skoro nie ma katany tu na zewnątrz, no to może być w jaskini. No dobra, no to chodziłem tam po jaskini, ale nie umiałem dojść do tego momentu, po prostu wchodziłem w złe dziury, jak to się mówi. Złe dziury i te dziury mnie zgubiły. Tu listki. Dobra, tu jest wioska tych fagasów, ja tam pierdzielę, nie idę na razie. Tu mam kolejne wejście do jaskini, które sobie zaznaczyłem. Też będzie można tam wejść. Na spokojnie. O, jest, jesteśmy blisko. To było tak blisko. Kochani, zapraszam was do mojego domku. MTV Creeps. Będzie, że tu jakieś mutanty nie łażą. Nie, nie ma mutantów. O, witajcie w moim domku, zapisujemy to. To chore gówno. I... moglibyśmy się wybrać? Zapiszę to na pewno. Zjem coś i pójdziemy do tej wioski tam i zerkniemy, co tam jest. Witajcie w moim domku. Mój domek jest spory. Po prostu lubię takie duże budowle. Ognisko jeszcze takie, zrobiłem sobie takie marne. Tu jeszcze nie wiem, co będzie. Tutaj na razie patyki montuję. Takie ogrodzonko, wiadomo, nie? Bajery, szmery. Patrz, wyjdzie, więc te drzewa mi się zrespią na nowo. Więc będę mógł coś jeszcze tu dokończyć. Buduję półeczki na różne pierdółki. Sobie mogłem zbudować sobie... O, coś tutaj nowego jest. Dodali. Find missing plane, find way to the sinkhole, czyli do tej dupnej dziury. Też będziemy musieli znaleźć wejście. Nie wiem, czy już jest, czy dopiero będzie. Nie wiem tego, nie wiem. Dobra, skoro tu jesteśmy na drugim piętrze, to moglibyśmy to zrobić gdzieś jakąś... tu ściankę i na tej ściance zamieścić o, weapon, tak, czyli tak, a dwa patyki, nie ma patyków, dobra, i tam będziemy mogli sobie moją katanę wdupić, nie? Aha, zapisać, Jezu, mi się teraz tutaj w dupcu równo, zapisujemy, tu zapisujemy, ja sobie tam zrobiłem slot czwarty zapisu
Bo tam się kampiłem przy tym wejściu do tej jaskini, a było ciemno. Chociaż w sumie mogę tam wleźć, jak było ciemno, to bez różnicy. No ale dobra. Idziemy tam i zobaczymy, czy tam będzie... Od razu pójdziemy po TNT. Tak, weźmiemy TNT, bo TNT nie mam. W sumie do jaskini tam mógłbym nie wchodzić na razie. To mam chyba zostawię na następny odcinek, co? Chcecie, żebym wszedł? Żebym znalazł tą Modern Axa? O, yo. Cześć. No, teraz już jesteście tacy cwani, kiedy mam... tą kat... Ale jesteście strasznie wytrzymali. Jesteście strasznie wytrzymały. Wiecie, dali te efekty też. Cięcia. Napijmy się. Jestem ciekaw, czy to jest tutaj, bo ten gościu... To jest taka bardziej skomplikowana droga do tego. A od razu zbierzemy TNT. No nie ma opcji, żebym tutaj nie zebrał TNT. Tylko nie wiem, gdzie to TNT było teraz. Chyba tu. Tak. TNT. A tam, gdzie ten gościu wszedł po to Modern Axa, tam jest wejście, jest po prostu strasznie zawiłe, ale jak się tam wejdzie, to tam jest, tam są takie skarby. Tam jest dosłownie... Tam jest tyle, jak ja zacząłem, ile tam jest TNT. Matko. To TNT moglibyśmy zbierać i to nam się normalnie wysypuje, bo tam jest tego od groma. No ale dobra, gościu mówił, że wejść... O, do tego domku. Tam się ktoś wydziera. Wejść do tego domku. Mówię, że można spokojnie zeskoczyć, nie? Ale ja tu nie skaczę. Tu oczywiście... Lighter. Który gówno daje. Głównie gówno daje. Nie no, dobra, ja tu nie będę... Nie będę was zamęczał. Gdzie tu jest? Nie będę was zamęczał tutaj. Kolejnym brakiem światła. To już na następny odcinek zostawimy. Nie będę was tu zamęczał tym brakiem tego światła. Chcę jednak, żeby mój odcinek było widać. Był, żebyście cokolwiek widzieli. Widzicie, bo zawsze ten Modern Axe był tu wbity w środek tego drzewa. No teraz go widzicie, ukryli. A, czyli ukryli to tak samo jak tą katanę. Czyli ta katana nie jest już w grupce tych ludzi. Tam tylko jest w jaskini. A ta siekiera nie jest w tym... w tym drzewie, tylko jest w jaskini, czyli w tej jaskini. Czyli wybierzemy się tutaj w następnym odcinku po to, aby znaleźć tego Modern Axa, czyli tą najlepszą siekierkę. No ale mamy już katana, więc to jest już duży łatwiej, jeszcze plus ta latarka. Myślę, że ona będzie więcej trochę światła dawała. Ale widać, no nie pieszczą nas tutaj w tej kwestii, nas nie wypieścili twórcy. Troszeczkę nam utrudnili, nawet bardzo nam utrudnili. No ale dobra, nie będziemy się tu pitolić z tym, nie? Dobra, bo nie wiem, czy wam pokazywałem, już sam nie pamiętam, tu dodali nam to wam pokazałem. Tu można budować swoje własne te totemy, też fajna sprawa. No takich, tutaj nam dodali takie różne, po prostu będziemy mogli sobie składować kości, strzały. To wszystko jest stare, tego chyba nie mam. Możewice mógłbym zebrać. Możewice nam się przyda na naprawę, bo te faje jak to lubią sami przyjść. Dobra, żywica się będzie zbierać. W sumie zapomniałem o tej żywicy. Można budować takie fajne murki z tego. Boże, te murki z tych kamieni są po prostu piękne. Tutaj mam moja stara baza, moja stara willa. Resztki, które z niej zostały. To kanibale nie rozwalili, to rozwaliłem ja, gdy ścinałem to drzewa i te drzewa mi się przewalały prosto na to. O, mam ten? A jedno mam, kurde, szkoda. Poszłabym jeszcze jednego królika, bym zrobił sobie taką małą sakiewkę na te... Na te jagódki. Mogę to rozwalić? Ups, tu się psuje. Dobra. Rozpalamy, robi się ciemno. Zapisujemy. Kochani, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Sorry, że był taki ciemny, no ale... No to nie moja wina. Niestety to tutaj twórcy się nie... Tu, o, pilsy zostawimy. Na razie.
Tylko tyle mam. Okej. Okay. Dobra. To jakąś kolę. Tylko tyle mam koli? Okej. Okay. Tu będą kolejne te. No, także mamy katanę, mamy latarkę. Mamy jeszcze łuk. Mogę stworzyć sobie jeszcze te metsy. Czy mogę to kłaść na tym? Mogę kłaść. Dobra. Także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku The Foresta, gdzie wyruszamy po naszą najsilniejszą siekierkę. Więc trzymajcie się. O, tu się trochę popsuło. Hej!